Witajcie w nowym vlogu. Dziś zabieramy Was w niezwykłą podróż po malowniczym regionie Campania we Włoszech. Rozpoczniemy naszą przygodę w Neapolu, a następnie udamy się w góry, gdzie odkryjemy urokliwą miejscowość Agerola. Nasza trasa zakończy się w słynnym nadmorskim miasteczku, Amalfi, gdzie czeka na nas mnóstwo widoków. Wychodzimy z naszego domku. Tutaj trzeba przejść przez bramę. Amerykanka leci. A my idziemy. Zostawiamy nasz Ponti Rossi Apartment. Jak się Maciej podobał Ponti Rossi? Niezapomniane wspomnienia, co? Tak, tak. Mimo standardu, jaki był, to było... Chyba nie było. Nie no, szczerze, ja się przyzwyczaiłem. Jak ty trzymasz tą kamerę, ja nie mogę. On to tak otrzyma. Tak o, zamiast tak o, to tak o. Ja się przyzwyczaiłem do tego standardu. Także mi już się przeszkadzało pod koniec. Było miło, no już, bo... no, już było tak. Już było takie w miarę, no dobra, no może to nie jest Hilton, ale... Ewidentnie to nie jest Hilton. Ale po prostu. Jakbyśmy pod mostem mieszkali z taką ekipą, to byśmy dali radę, więc zawsze pozytywnie i do przodu. Powiedziałeś to chłopie tak, jakbyś był zjarany trochę, ale... Właśnie kupiła perola na śniadanie, więc... To jest co? Z pomidorkami i serkiem. Tak odpowiem z pomidorami. Si. Dobre? Very good. Jest okej, no. Dwojakie. Jeszcze nie wiem. Tak wygląda. O. Pogadę, ale wewnątrz za dwa. Okej. I czułek, sokuję. Dobra. Dobra. Spoko. Co Gosia bierzesz? Pizzę. Okej. Dobra, konsumujemy. Uwaga. Wspólny ostatni posiłek. Ostatnia kawka. Znaleźliśmy sobie, no to zamawiamy właśnie sobie kawki. I zaraz jedziemy na Amalfi. I zaraz, mamy jeszcze 2 godziny. Zaraz jedziemy, oczywiście nie wszyscy. Piła. Przyszła kawka, ice coffee, cappuccino. No i oczywiście pistacjowy. Pistacjowy jest ładny w środku. No, dobry jest. No to tam 5 sekund. Tutaj oczywiście influencerzy w akcji. Aha. Tam widać Wezuwiusza. Tutaj uwaga, też jest jakiś Maradona, ja nie wiem, to jest centrum miasta, największy budynek. I chłop jest na środku budynku. Uwaga, kończymy pierwszą część epizodu naszych vlogów z Neapolu. No. Jedna osoba ucieka, zostaje trójeczka. Zaczyna teraz, zostaje trójeczka, która jedzie do Amalfi, dokładnie do Agrioli. Agurola. Nikola wsiada w pociąg i jedzie nim do Nowego Jorku. Także żegnamy się i my lecimy na autobus. Chłopki, te dobrze. No, cześć, cześć. Na razie, bezpieczne podróże. Mieliśmy farta, a tam kolejny był za 2 godziny, a wpuścili nas za darmo. W sensie taką powiedział, że się przesunąć i... Nie, ale... No nie wiem, siedzimy i jedziemy bez biletu. Jedziemy bez biletu, także nie wygania nas. Siedzimy, ukrywamy się trochę po cichu. I co? Ogólnie rozegrał to bardzo fajnie. Nie robisz, że szumu na ten temat. Nie tak głośno, bo to kupię... Ogólnie fajnie, że nie powiedział get out. Tak, bardzo miło, że nie kazał nam wychodzić, także Jezus, jaki fart.
kolejne byśmy mieli za 2 godziny, byśmy byli wtedy, nie wiem, 18-19 i cały dzień. A tu mamy widoczek teraz taki z okna. Jest świetny widoczek mamy z okna. Dojechaliśmy, ja myślałem, że naprawdę tak mi niedobrze było w tym busie. Są takie serpenty, nic nie nagrałem. Nie byłem w stanie wyciągnąć telefonu z kieszeni, a co dopiero coś nagrać. Ale tak, ciągle zakręty, zawijasy. Ostatecznie pojechaliśmy o parę przystanków za daleko. Więc o dwa tak, za daleko. 23 minuty pieszo. Droga bardzo miła, upłynęła. Bo ty tak, jako jedyna nie miałeś żadnych problemów z tym. Może dlatego, że już. No możliwe, ale masakra, tak mnie zmuliło. Ale fajnie, że szybko w sumie zleciało, bo krótko, niby ta godzina ten drogi, ale szybko tak, poszło, tak, bez biletu. W ogóle jak... co ciekawe, też Lime według mapsów pokazywało ponad godzinę 50, a tu jechaliśmy dużo krócej. Więc nie wiem, czy on tak po prostu jechał szybciej, by pokazywało źle te mapsy, nie? No rzeczywiście szybciej, bo... Bo jesteśmy 15.45, a mieliśmy być coś koło 16, nie? Agrola, nie wiem jak to się wymawia. Bardzo ładne miejsce. Tutaj nawet jest taki kranik, gdzie sobie można wodę nalać. Także fajnie, że to tutaj jest coś takiego. Syk. Chyba tak, no wydaje mi się, że może być pitna nawet. Chociaż może nie pitna, nie wiem, może do kamperów bardziej, ale... Ale fajnie, ładnie tu jest. I tu, o, a tu fajnie widać morze. I tam daleko. Widać morze. Ej, trochę mamy do tego morza. To nie jest tak bliziutko. Kurczę, planowaliśmy to zrobić autem. Ajajajajaj, będziemy musieli trochę tutaj busy poogarniać, dobra. Przez chwilę myślałem w ogóle, że tam jest wyciąg narciarski, a to są te supy z kablami. Ale przez chwilę miałem takie, kurczę, jest wyciąg, a gdzie jest stok, nie? Tymi przewyższeniami nie byłam. No właśnie fajne by to było tutaj. Tylko tu ciepło pewnie jest w zimie, w sensie nie jest aż tak zimno na takiej wysokości. No tam myślałem, że jest jakiś wyciąg, a to są supy po prostu energetyczne. No, ale... Idziemy. Zaraz będziemy nagrywać, jak to tutaj wygląda. Ładnie. Tak, tu. Ładny widoczek. Takie górki. Ciekawie jestem, jakie tu są przewyższenia. Później to znajdę pewnie. Gdzieś co to tam dorzucę. Ile tu jest metrów nad poziomem morza? Z 700 może być? To jest bardzo ładna. Ładnie tu, nie? Zielono, dużo przyrody. Fajnie. Ładnie. Ładnie, fajne domki, takie małe. Powoce rosną w tej górze. No, jakieś takie... Ja nie wiem, co to jest. Takie z zewnątrz, jakby kolce były. Ciężko powiedzieć, co to. Ale się dowiemy. Spróbujemy. Zjemy. To się dowiemy. Ładnie. Ładnie, ładnie. A i teraz swobodnie się czuję z tą kamerą już, tak szczerze, taki jeden wyjazd to jest bardzo dobry. Tak, każdego dnia coraz lepiej. Zaraz, ten, już w ogóle jakby mam wrażenie, że jakby przed innymi ludźmi, bo to przy nas to tam luźno, ale najgorzej ludzie się na nas zawsze dziwnie patrzą. Ludziom. Ja nikomu nie będę tego pokazywał na razie. Chyba, że wrzucę na YouTube'a, jak mi odwali. Właśnie. Dobra, widzowie, wrzucę to na YouTube'a, jesteście pierwsi, najlepsi. No pokaż nawet, co to tak, jest. Tak, tutaj kujące są kolce, więc lepiej nie dotykać. No ciężko powiedzieć, co to jest, czy to jest jedalne, czy nie. Jakieś coś jak kasztan, ale w środku kasztan. Tak, wygooglujemy, zobaczymy. A czekaj, patrz. Ja wam powiem już, co to jest. Jest taka fajna aplikacja. Robimy fotę tego i będziemy wiedzieć, co to jest. Wyszukaj za pomocą aparatu. Kasztan jadalny, proszę kasztan państwa. Kasztan jadalny. Kasztan jadalny. Nie wiem, czy cokolwiek widać, jak nie widać, to... Ja tu tak wkleję, żeby było widać. Kasztan jadalny. Widziałaś, Gysia? Jakby szukało? Mamy pod kątem. Ja tak obstawiałem wcześniej. A nawet było na kamerze nagrane. Ale te kable tam idą długie. Ja się kręcę przez całą... Czekajcie, aż to nagram. Przez całą tutaj przełęcz idą kable. Nie wiem, czy to widać. Ale przez całą tam przełęcz... Widać? Nie widać? Przez całą tam przełęcz idą kable, które się łączą dopiero tu na drugim szczycie góry, więc strasznie długie i bez słupa po środku.
Ciekawe. Ciekawe, jak to reaguje na przykład w jakiejś burze, jak mocno wieje, bo to strasznie długi przewód. A będziemy wybierać się i do Positano, i do Praiano, Amalfi. A, czekaj, gdzie my jesteśmy? Zobaczymy, tu jesteśmy w tej. My jesteśmy tutaj, tu, czyli my mieszkamy gdzieś tu. I tu do Amalfi, i tu są gdzieś autobusy zaznaczone. Chyba nie. A tu. O, tu widać słup. I od tego słupa całą długość wiszą te kable w powietrzu. Jestem strasznie ciekawy, jak się to zachowuje podczas jakiejś dużej burzy. Czekaj. Bo tu jest naprawdę ładnie już na tym. A zmierzamy już powoli do celu. Jesteśmy coraz bliżej, a tu jeszcze przyciemnie trochę. Zmierzamy już coraz bliżej jesteśmy. No, stromo tu. O, idzie, Gosia. Gdzie ty byłaś? A. Okej. No dobra. Gosia była na tarasie, bo obstałem, że nie słyszeliście. Mikrofon był już za daleko. Tak, także się pojawiać i znikać. O, ale tu uliczka. I to chyba tu będzie. Tak mi się coś wydaje. To chyba będzie tu. Gdzie? A tu, dobra. Tu mamy... O, znaczenia. Jezus, ale mi się ręce trzęsą. Wszędzie. Ale tu ładnie mamy ogród w ogóle. Do naszego apartamentu mamy taki... ogródek. Nie, no to jest tu. Tu jest nasz ten. Tak było na zdjęcia. Nagrywamy sobie tutaj, taki mam widoczek z balkonu. Następnie drzwi. Czekaj, Maciek. Drzwi na naszego pokoju mamy takie z roletą. Trzy łóżeczka. Lodóweczka, szafa, telewizor. No i najważniejsze, że jest klima. Zaraz tu nagrywam, bo tu jest Gosia, proszę bardzo. Myślałam, że najważniejsze jest, że mamy dołek kamerę. Prawie. Czekaj, Maciek, bo no i co? I tak wygląda pokój. Właśnie się przyciemniło, więc super. Tak wygląda pokój. Jeszcze pokażemy łazienkę w porównaniu do poprzedniego apartamentu. To tu jest super. I tu ja, proszę bardzo. Ładnie. Najfajniejszy jednak chyba jest widok tutaj z balkoniku. Nie możemy sobie tutaj jeść śniadanka. Także bardzo ładnie. Tak, no i super jest to, że jeżeli ktoś tu przyjedzie, to ma tak naprawdę śniadania za 5 euro od osoby, więc jeżeli ktoś na przykład ten, to pisze się tam, dzwoni do tego gościa na telefon, na WhatsAppa i wszystko jest. Myślę, że może raz ze śniadanka skorzystamy, aczkolwiek... Może i jutro sobie weźmiemy w sumie za 5 euro. Myślę, że warto. O. Dobra, odpadam klimę z powrotem. Czy ja biorę duże łóżko? Możesz brać. Siłożyliśmy. Mam całe łóżko dla siebie. No, będzie przyjemnie się na pewno spało. Możesz brać. Jeszcze mam niewidzianą Nicole obok siebie. Tak. Której z nami nie ma. O właśnie, wisi. Będzie można było w końcu zdjęcia powysłać, bo w poprzednim tym nie mieliśmy w ogóle. Streść Gosia teraz. Plan na jutro. Jutro zaczynamy pięknym śniadankiem w klimatycznym stylu. Następnie God's Hike. Adżeroli do Positano, przerwa na plaży i z powrotem busikiem, dobra, czyli tylko w jedną stronę, dobra. I jeszcze później chyba gdzieś pójdziemy na plażę sobie. A dzisiaj w ogóle możemy pojechać? A, bo ja mam teraz na telefonie dostałem od tego gościa te rozkład jazdy, no. Zobaczmy, jak to tutaj wygląda. Amalfi. A, zanim się pobierz. A nie, no bo już jest dzisiaj. Dzisiaj pojedziemy. Jedziemy do miasta. Okej, okay, o, mam, patrz. Do miasta Amalfi dzisiaj jedziemy. Mam ten. Mam tutaj. To wszystko. Patrzcie, co jest w zlewie. Ja cię kręcę. Jesteśmy w Amalfi i mamy skorpiony po ręce. Także jest grubo. Ciekawe, czy jest szybki w sumie. Ale jest mocno. No zaraz go wyciągnę czymś, nie wiem jeszcze jak, ale czymś go będę musiał wyciągnąć. Jak jest możliwe, że przez rok chwycenie jest skorpiona? Nie chciałem go zabijać. Zabij. Ale nie wiem, no nie wiem, jakąś kartkę papieru się weźmie i go się wywali. Albo ręcznikiem. Ręcznikiem go się trzepnie najwyżej. Maciek, uważaj, bo on może być szybki. Dobra. Okej, skorpion został zażegnany. Bardzo szybko, także...
wystarczyło go spuścić w sumie do wodą, z wodą razem, tak już go nie ma. Lecimy teraz szybko na autobus, bo my nic nie możemy robić na czas. Mamy autobus za jakieś niecałe, nie wiem, 10 minut. Także musimy lecieć. No, trzeba będzie uważać, bo kurczę, jak takiej użyte to jest masakra. Zdziwiłem się, myślałem, że tu nie ma takich tych... takich agentów. Tu ładny kotek. Może jak skarpęcie wyjdzie, to trzeba go złapać i zrobić taki olej. Po co? Esencję i wtedy posmarować i to działa jako antidotum. Tak? Czyli jeżeli on mnie użył, to ja go muszę zabić, żeby go... Mhm, ale musisz go na żywo trzeba go zrobić. Okej. Okay. Do oleju. Żeby on jakiś te z siebie... I w oleju trzeba go... gotować. Okej. Okay. My takie mieliśmy w Afryce. Okej. Okay. No ja się tu nie spodziewałem we Włoszech takiego... To trzeba to zrobić od razu. Od razu, no. Dobra. Przed takim gościu, którego tydzień tam ugryzł i pokaz. Pokaż. 170 metrów. I pokaż gdzie? O nie, co siedzie. Nie no, to na kapelę. Ale... dobrą sprawę. One jeżdżą co 30 minut, więc to mógł być nasz. Nie, nie. Cieszyliśmy się, że złapaliśmy busa, ale jakby to powiedzieć, złapaliśmy busa do Amalfi, który jechałby 2 godziny, a stąd na nogach jest chyba z godzinę. Dwie. Dwie? No to tak samo, jakbyśmy na nogach zeszli. A także teraz idziemy szukać kolejnego busa albo stopa. Chyba stopem sobie polecimy, bo to już jest masakra, w sensie... czemu takie przygody mamy z tym? Cały czas mam jakieś przygody, a już jest późno, bo jest 18 i po 18... ostatni powrotny mamy chyba 22, także jak tamtego nie złapiemy, tak samo jak teraz je złapaliśmy, to będzie śmiesznie. Reakcja jak za każdym razem, kiedy przychodzi coś do jedzenia. Cappuccino, to jest to? To jest kawa mrożona. I to jest tak samo? Mrożona? Okej. Okay. Że w każdej kawiarni kawa mrożona ma inną wielkość. Tak, tak. To jest chyba najmniejsza, jaką dostałem. Ale no... dobra? Ale jeśli dobra... no dobra, jak klasycznie cappuccino po 12. Z bardzo oczy dobra. Włocha, niczym włosy Supermana. Czy z mlekiem? Powiedział, że nie. Ja poprosiłam, czy mogę zrobić z mlekiem. No to tak, ja mówiłem o with milk. Dobra. Jak dobre, to dobra. Czekam teraz na pizzę. Dobra, zjedliśmy na szybko. Gosia jeszcze musiała wziąć w rękę. Idziemy, bo za 3 minutki mamy... niecałe 3 minuty mamy autobus. No, tutaj policyjny ten. Dobra. Dobra, jesteśmy na przystanku i łapiemy. Okej. Okay. Tu Amalfi? No, Napoli. Napoli, okej. Okay. Grazie. Co jest? To jest ten, który jeździ. Tak, tylko on tu nie powinien być o godzinie 18... aha, 18.10, okej, okay, czyli się spóźnił. A my... lekko? Tak, spóźnił się, a my teraz mamy 18.15 tutaj. Hmm. Ale on też mówił, że o tej godzinie, dopiero, że jest... nie, że dopiero od 18.06 jest otwarta. Że była zamknięta droga. Czyli temu gościowi, który jechał, też mówił, że dopiero... że inną trasą idzie. To dlatego już wiemy. No, po prostu odrobiliśmy te busy, które nie płaciliśmy. Ale ładnie, nie odrabiam. Ale ten... bo musimy tu wrócić. Tu widać rzeczywiście, że coś przypalone. Popalony ten. Co mamy farta? Jeżeli o 6 otworzyli po południu. A nie o której zamykają? Otworzyli teraz dopiero. Wiem, one way. Nie wiem, że otworzyli, a kiedy zamknę? 3 dni temu. Tak? To nie dało się dojechać tutaj do tego... w drugą stronę. Wcześniej. Górą gdzieś. Na drugiej stronie trzeba było pewnie je zabijać.
A o 6, zrozumiem, że o 6 teraz, jak przecież 3 godziny temu. No tak, tak, od drugiej strony, ale trzeba góry przejechać, nie? Więc... Tak, mówię, że no. Najwyżej będzie hajk jeszcze dzisiaj. Okej, okay, czy jedziemy sobie tutaj przez otwartą drogę na Amalfi godzinę temu. Naprawdę jesteśmy w czepku rodzeni. Bo gdybyśmy przyjechali dzisiaj o 14, to byśmy nawet nie dojechali, bo byłaby zamknięta droga. A tak w ten sposób jedziemy sobie taksówką za 30 euro w sumie. Czyli w sumie nie jest tak źle, bo 40 zł na osobę wychodzi. A co, a przynajmniej dojedziemy jeszcze dzisiaj, a droga była zamknięta 3 dni, nie? 3 dni była zamknięta droga, więc mamy farta jak nigdy. Nie zapłaciliśmy za bilety w tym, bo nas puścili bez. Mamy farta z tą taksówką, że akurat chłop przejeżdżał i nas wziął za pół ceny. I jeszcze lecimy sobie akurat godzinę po zamknięciu całej drogi. No normalnie mamy dopięte wszystko tak, że to jest hit. Nie wiem, czy ktoś lepiej potrafi zaplanować wakacje na takie co do minuty praktycznie, nie? Bo istnieją. Jest 18.58, 58 minut temu otworzyli drogę. Farta. No to jest fart, no przecież to się... No ale czaisz, że gdzieś... Wszyscy nie dojechali wcześniej. Gdybyśmy byli autem na przykład, a nie samolotem, to... I dotrzeć na to miejsce i kupić bilety. Sabiesz, jakbyśmy byli tutaj dwa dni temu, byśmy przez dwa dni w ogóle nie dojeżdżali tutaj na... Tak, no. Na Malpie. Więc byśmy mieli... Wszystko z buta byśmy musieli robić. Nie no, z buta musielibyśmy obierzeć cały ten, tam więc... Tam do Pozitano i z Pozitano byśmy musieli... Nie, to inne miejsce też tam idziesz. No, ale ogólnie, w sensie mamy farta, bo dzisiaj chcieliśmy na Amalfi i nagle wchodzimy sobie na autobus i dojeżdżamy sobie do Amalfi. No niemożliwe wręcz, nie? A tu droga była zamknięta dlatego, że był jakiś pożar na tym i spadły skały, w sensie drzewa, które strzymały te skały, korzenie puściły i spadły na jezdnię, dlatego była droga zamknięta przez 3 dni. No dopięte na spontanie, to jest określenie tego wyjazdu. Mamy wszystko dopięte na spontanie. Jestem aż w ciężkim szoku, a widoczki też mam piękne, jeszcze sobie jedziemy w klimatyzowanej taksówce za pół ceny, nie? Nie wiem, będzie ciepło, to my klimę mamy na 18 stopni. Okej, okay. Thank you very much, goodbye. Bye. Yeah. Czekaj, telefon, wszystko? A, okej. Okay. Thank you. Goodbye. Dotarliśmy. Są tu jachty. Mikroplaża. Idziemy. Nie no, ładnie tu. Tu jest ładnie. Patrzcie do góry. Okej. Dotarliśmy do Amalfi z małymi problemami, oczywiście. Mieliśmy po drodze zawalone skały na drogę, ale oczywiście my w czepku rodzeni o 18 otworzyli nam drogę, czyli my wyruszyliśmy jakoś 17. Czekaliśmy sobie godzinę na autobus, jedliśmy w tym czasie jakąś pizzę i o godzinie 18 nam już otworzyli drogę. Złapaliśmy taksówkę za 30 euro, więc super. Jestem w lekkim szoku, że to się tak udało. Jest pięknie, no przecież tu jest jeszcze ładniej niż tam u góry. Hit. Tak. Amalfi to urokliwe miasteczko położone na zachodnim wybrzeżu Włoch, w regionie Kampania, słynne ze swojego niezwykłego uroku i historii. To miejsce stanowi centrum słynnej amalfitańskiej drogi, Amalfi Coast, która wiedzie wzdłuż krętych wybrzeży Morza Tyreńskiego, oferując zapierające dech w piersiach widoki na klify i lazurowe wody. Amalfi była niegdyś potężnym morskim mocarstwem, co podkreśla jej historia jako jednego z założycieli Ligi Amalfitańskiej w X wieku, która kontrolowała handel na Morzu Śródziemnym. Katedra Świętego Andrzeja Apostoła to jeden z najważniejszych zabytków Amalfi. Zbudowana w stylu romańskim, zdobią ją wspaniałe mozaiki i imponująca dzwonnica. W mieście znajduje się także Muzeum Papieru, Museo della Carte, które prezentuje historię produkcji papieru, która miała tu miejsce od XIII wieku. To jedno z niewielu miejsc, gdzie można poznać ten rzemieślniczy proces. Amalfi słynie z wyjątkowych wyrobów cukierniczych, takich jak słynne sfogliatella czy amaretti. To doskonałe miejsce, aby spróbować lokalnych smakołyków.
Jesteśmy teraz na Amalfi. Idziemy, bo będzie jakaś defilada nowych tych. Lataliśmy chwilę dronem. Tutaj jest pilocik podłączony, może jeszcze wystartujemy do tamtego drona. O, tutaj. Zatrzymuje się statek. Excuse me, the last bus, Acerola, Santa Maria, at what time? 9:10. But 9 o'clock, I have 2 buses. 9 o'clock. 2 buses. Okay. 9 o'clock, 1 bus. And from here? From here, right? From here. Okay. Thank you very much. 10 o'clock. No more riding. That's a really long hike. Okay, thank you. Thank you very much. 9 o'clock it is. 9, musimy wracać. Co? 9, nie myślę. 9:10 powiedział. Tak, no moglibyśmy być tu 9:30, żeby być. Powiedział, że 9, a potem 10. Że dwie, dwa te, no. 21:10? Nie, 21 i 22. Potem 10 i koniec. I później już nie ma i później masz hajka, jak cię złapiesz. Masz hajka. Gotulata. Przejdziemy, przejdziemy. Idziemy takim korytarzem między budynkami na Amalfi. Zobaczymy, gdzie nas to doprowadzi. To jest chyba taki jak ulica. Tak. Jest przejście między różnymi miejscówkami. I co, to jest wejście do hotelu, czy to jest ulica? To jest ulica! Nie, tu po prostu. To jest ulica, no. To jest jak ulica. Bo tam był drogowskaz na jakąś część miasta. Ale to jest śmieszne akurat, że idziemy takim tunelem. Mocny. Nie, co ty? To jest jakieś przejście po prostu. Ktoś ma drzwi do domu. Nie. Ale szczerze, jak chodzę po tych uliczkach, to trochę mi to przypomina w Grecji. Nie, w Grecji. Wszystko na biało. Tak, Santorini, no bardzo podobne. O kurczę, dobra, jednak się boję, jednak o ten autobus. Ten autobus to jest przystanek? Nie, to nie jest przystanek, ale są jakieś pokazy tutaj dalej chyba. Ale jak ci wszyscy ludzie się rzucą na...
trafiło nam się, trafił nam się spektakl, zresztą widzieliście. Maciej jest zadowolony już z Amalfi. Proszę się patrzcie do kamery, do kamery. Co, jak ci się podobało? Według mnie nie, fajnie. Ogólnie bardzo fajnie. Spektakl, przyjazny do oka. 10 nie, na 10. Ogólnie fajnie, że nam się trafiło z tym, że otworzyli drogę. Fajnie się trafiło z tym spektaklem. Teraz mamy chyba autobus o 22. Dowiemy się tego za chwilę. To będzie też dosyć komiczne. Ale... O, teraz prawie mnie skuter rozjechał. Ale no myślę, że to będzie mocny materiał z tego Amalfi. Kurczę. Nikola może trochę żałować, tak szczerze, że nie pojechała jednak. Ale może ten New York jej wynagrodzi, co? No i prześlemy oczywiście filmik do wglądu, ale to już w innym tym. Dobra, nagrywamy dalej. Szczerze mówiąc, posiedziałabym bardziej na tym molo. Właśnie też się stałem, że tu kurczę może nie być nic takiego. Te uliczki to takie zwykłe. Chodź gdzieś tu tak w lewo, prawo skręćmy. Co jest tu w prawo? Teatr. Albo lewo. Teatr. Dawaj cię do góry. Chodź gdzieś do góry. Co? To jest ulica. Chodź Gosia. Ale chodź zobaczymy, może będzie coś u góry. Bo tu będziemy chodzić po takiej głównej tej. Lećmy zobaczyć takie wąskie uliczki tu. To jest identyczne jak na Santorini. W sensie podobnie. Ej, fajnie tu jest. Czajcie, że tak chodzicie po takich korytarzach, to są ulice? Ten taksówkarz nam powiedział, że to jest jedna z najbezpieczniejszych regionów we Włoszech. Wtedy jak jechaliśmy. Ale nic by się nie dało ukryć. Tak. No, a co, ty nie wiedziałeś? Ogólnie Gosia jest średnia w orientacji z mapami i bez, jakby to ująć. Radzi sobie, ale czasem. Jak trzeba. Tak, jak trzeba. Do Sudanu dojedzie, ale do McDonalda już niekoniecznie. W sensie to jest ten typ nawigacji. 5000 km se machnie, do McDonalda 3 km dalej, no to już może być mały problem. Ale tu jest lekko tłoczno. Z mojej perspektywy to wygląda mniej więcej w ten sposób. Czy nie da przejść? Ale dużo ludzi jest ogólnie. W sensie trzeba będzie się streszczać z tym, bo... No naprawdę jest sporo ludzi. Nie no, mocny widoczek tu jest. Jesteśmy na końcu molo. Aktualnie wygląda to tak. Jest tutaj bardzo ładnie. Jak ci się, Gosia, podoba Amalfi? Ładnie, nie? Teraz jeszcze ten dźwięk wody. Też ci się podoba? Tak. I trafiliśmy znowu... Jesteśmy jakimiś... Naprawdę w czepku rodzeni. Droga była zatorowana, odtorowali. Idealnie godzinę przed naszym przyjazdem tutaj. Że byliśmy w szoku, że autobusy nie przyjeżdżały. Później przyjechaliśmy, znaleźliśmy taksówkę ze 120 euro na 30 euro, co jest w ogóle hitem tutaj, żeby dojechać się taksóweczką z tego, z, od nas, z miejscowości. Teraz okazało się, że miałem jeszcze jakieś stare konto zainstalowane na telefonie z biletami, więc możemy wracać sobie normalnie autobusem. No i jeszcze trafiliśmy na spektakl, gdzie są jakieś dni po prostu tutaj, dni Amalfi. Dni Amalfi, tak. Także jest mocno. No i jeszcze trafiliśmy tak, że mamy super widok i było bardzo mało ludzi przez to, że była droga zatarowana, więc normalnie byłyby tłumy, a teraz byliśmy sobie tutaj praktycznie no, tak, ale mniejszej warto, ilości, warto powiedzieć, że jest weekend, piątek dzisiaj. Więc no ale myślę, ludzie... że zwykle byłyby dużo większe tłumy. No ale to też były dni Amalfi i ludzie nie mieli, tak, jak tu dojechać, nie? Bo ci, co tu chcieli dojechać, wiedzieli, że jest zatorowana, czyli droga. Jakąś inną drogą, a nie każdy... Nie, większość pewnie nie w ogóle nie jechała, jak się dowiedziała, że jest zablokowana droga o 18, a my, że po prostu nie wiedzieliśmy, mieliśmy farta, że jakby nam odblokowali. Także no dzisiaj cały dzień na farcie. Jeszcze ten przejazd bez biletu w autobusie, to już jest w ogóle, jest tyle dzisiaj rzeczy, że już zapominam po prostu jakiego mamy farta dzisiaj, naprawdę to jest hit, to jest dla mnie po prostu hit. Jest 1 września, chyba nigdy jeszcze nie był taki 1 września fartowny jak ten aktualny. Także siedzimy jeszcze z 10 minut i idziemy do autobusu, tak, w sensie do autokaru. Roli.
jedziemy do Agaroli, zobaczymy, czy tam mi się uda dojechać. Jak nie, to mamy hajka na 3 godziny, także 3.30 chyba. Także będziemy, jak tylko się mówiła, druga w nocy w domu. Jutro o 8 startujemy na God's Hike. Dobra. Nara, do jutra. Albo do autokaru, zobaczymy jeszcze. Nie wiem, co, może coś dzisiaj się ponagrywa. Może spadną jakieś kamienie, może zatoruje się droga. Nigdy nie wiesz, nigdy nie wiesz. Może będziesz miał jeszcze farta. Nigdy nie wiesz. Dobra, udało nam się wsiąść, bezproblemowo jedziemy. Znowu zrobiliśmy pack-upa z biletami, kolejny raz. Tym razem trzeci, bo okazało się, że kupiło nam jeden bilet, nie trzy, także jedziemy na jednym bilecie w trójkę. Na szczęście Włosi są jacy są i sprawdzają to tak dosyć średnio, więc no, znowu na farcie wsiedliśmy na... No nie wiem, dzisiejszy dzień jest jakimś hitem totalnym, jeżeli o to chodzi. I już bym chciał powoli spać, bo co za dużo, to niezdrowo tego farta. Tak. Jakby coś się... Coś tak. Musi być jakaś właśnie równowaga w przyrodzie. Więc... Albo znaczy to na tyle, że jesteśmy na tyle dobrzy dla innych ludzi, że los oddaje, tak? Że trafiliśmy zielone w pokera dzisiaj po prostu i tyle, no. Tak, może być. Oddalamy się za Malfi. Piękne miasto, piękne wspomnienia, piękne momenty. Fartowny dzień as hell. I lecimy. To będzie chyba koniec dzisiejszego vloga już tak naprawdę. Pozdrawiam wszystkich, którzy dotrwali do tego momentu, tego vloga. Jestem z was dumny, że to oglądacie, bo... Miło, po prostu miło. Motocykliści fajnie wyglądają. Te kaska. Jak się mu trochę? Patrz, jak jeździ.